Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu ogólnym na drugi kwartał bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady na kwiecień, maj i czerwiec, sprawy uczuciowe i sprawy zawodowo-finansowe. Przed każdym z rozkładów wylosuję dla Was jedną kartę patronkę, zobaczymy jak energia będzie wspierać dany rozkład. Na zakończenie poproszę Was, żebyście zadali sobie w myślach pytanie do kart i z kart anielskich odpowiedzi wylosuję dla Was jedną kartę z przesłaniem dla Was. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje. Dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Dzisiaj skorzystamy z talii złotego tarota. Ta malutka talia Hansona Robertsa i tarot 78 drzwi. Dawno tych talii nie wykorzystywałam do czytań, więc trzeba troszeczkę je odkurzyć, jak to się mówi. Zaczynamy, moi drodzy. Karty wszystkie były tasowane. Teraz je przy Was przełożę. Zaczniemy sobie od spraw zawodowo-finansowych. Najpierw wybierzemy kartę patronkę. Jaka energia będzie wspierać przez najbliższe 3 miesiące koziorożca w sprawach zawodowych, finansowych, materialnych? 10 kielichów, super. Super, moi kochani, 10 kielichów. Bardzo się cieszę. Wreszcie koziorożcu, prawda? Zadowolenie z pracy, świetne zarobki. Świetne relacje w pracy, spełnienie zawodowe, świetna współpraca, możliwość rozwoju, ogólnie dużo pozytywnych emocji, pozytywnie zakończone różne sprawy, projekty. No, te koziorożce, które szukają pracy, myślę, że tutaj spokojnie znajdziecie tą pracę. Ci, którzy są na etacie, możliwe jakieś podwyżki, nagrody, wyróżnienia, awanse. No i przede wszystkim możliwość realizowania swoich pasji zawodowych. Praca taka, jaką lubicie, w fajnym zespole, w miłej atmosferze. Do tego zadowolona, szczęśliwa rodzina, która Was wspiera. Być może niektóre koziorożce jakiś biznes rodzinny prowadzą, więc tutaj na pewno zgoda, porozumienie i pełna współpraca, która przynosi korzyści i zadowolenie wszystkim, z którymi współpracujecie. A teraz zobaczymy na poszczególne miesiące, jak to się będzie układać. Tutaj troszeczkę mi się świeczka rozlała. O, dobrze, no to zaczynamy, moi kochani. Kwiecień. Co w kwietniu dla koziorożca? Praca i finanse. As buław. I dalej kwiecień. Król mieczy. I moi kochani, ostatnia karta na kwiecień. Dwie buławy. Wszędzie drzwi. Wszędzie drzwi, które się otwierają. Drzwi do kariery, do sukcesu, więc warto wykorzystać. No i fajna, udana współpraca. Być może nowe jakieś możliwości, możliwość wyboru, realizowania swoich planów, projektów. Lecimy dalej. Maj. Co w maju dla koziorożca? Praca, finanse. A z kielichów, proszę, jak ładnie. I dalej, co w maju, koziorożcu, dla Ciebie? Rydwan. Bardzo szybkie sukcesy koziorożec będzie odnosił. No, tutaj jakieś uznania. Zobaczmy, ostatnia karta na maj. Śmierć. Ale nie boimy się tej śmierci. Wydaje mi się, że to są po prostu zmiany. Korzystne zmiany, które po prostu kończą jakieś problemy w Waszej sferze zawodowo-finansowej. I czerwiec. Czerwiec dla koziorożca.
7 buław. I dalej czerwiec. Proszę bardzo. Rycerz buław. I ostatnia karta na czerwiec. Sąd ostateczny. Domyka się jakiś cykl. Może wrócą jakieś stare sprawy, jakieś historie z przeszłości, ale będziecie to kończyć definitywnie, pozbywać się tego i wchodzić na nową ścieżkę. Zobaczcie. Arcykapłanka w tle. No, arcykapłanka to przede wszystkim intuicja, ale też wiedza, dyskrecja, umiejętność przewidywania, więc tutaj na pewno koziorożce będą działać taktycznie, ostrożnie. No i oczywiście praca umysłowa, praca na jakimś wyższym stanowisku, gdzie ta wiedza będzie potrzebna, więc tutaj nauczyciele, lekarze, naukowcy, doradcy duchowi, wróżbici, w ezoteryce jak najbardziej arcykapłanka też przedstawia tą dziedzinę zawodową, no możecie naprawdę sporo osiągnąć. Dobrze, moi kochani. Pierwszy rząd są to energie, które pomalutku sobie odchodzą do przeszłości w danym miesiącu. Środkowy rząd, na czym macie się skupić w danym miesiącu. I ostatni, trzeci, z jaką energią przechodzicie do kolejnego miesiąca. Ja pozwolę sobie tylko dopowiedzieć tą kartę śmierci, chociaż nie widzę jej tutaj naprawdę w negatywie. Karta śmierci zawsze oznacza zmiany. Zmiany, na które nie są łatwe. Mogą być to w jakiś sposób ciężkie tematy, ale w taki sposób ciężkie, że zawsze jak coś zmieniamy w swoim życiu, nawet jeżeli to zmierza w dobrym kierunku, no to musimy wiele zrobić takie przemeblowanie, tak? Dużo nowości, dużo planów, organizacja nowa, dostosowanie się do jakiegoś nowego trybu, tak? Przebranżowienie, nowe umiejętności jakieś zawodowe, więc może tutaj chodzi o takie zmiany, albo po prostu zmiany w Waszej głowie, koziorożce, że Wy do pewnych decyzji wreszcie dojrzeliście i chcecie coś zmienić w sobie, w swoim postępowaniu, w swoim otoczeniu. Koniec jakichś dziwnych nawyków, przyzwyczajeń, tradycji, którymi do tej pory się posiłkowaliście, teraz zaczynacie działać po swojemu. Zobaczmy, o co tutaj chodzi z tą kartą śmierci. Dobra współpraca z rakiem bądź skorpionem, od razu mówię. Więc te koziorożce, które myślą o jakiejś spółce, współpracy, to tutaj jak najbardziej tak. W ogóle w maju będziecie błyszczeć. Mamy tutaj tego artystę, który po prostu stoi przed widownią, przed tłumem, wszyscy mu tutaj kibicują, wielbią go jakby, tak? Pozdrawiają. Zobaczmy. Karta śmierci. 8 buław. No właśnie, zmiany. Postępujące szybko zmiany. Dużo się będzie działo. Przede wszystkim wreszcie jakieś dobre wiadomości, nowe kontakty, nowe pomysły i satysfakcja z tego, co robię. Coś drgnie, coś ruszy do przodu. Ale po kolei, moi kochani. As buław. Pomalutku przechodzi sobie do przeszłości, czyli pojawiła się jakaś szansa, którą warto wykorzystać. Szansa na to, żeby zarobić na swoim talencie, pracą własnych rąk, że ktoś obdarzył Was zaufaniem, widzi w Was potencjał i chce z Wami współpracować, tak? Asy to szanse do działania, do realizowania się, do ruszenia szybkiego z jakimś projektem. Jakieś możliwości, nowa praca, współpraca, nowy pomysł. Coś, co powoduje, że naprawdę jesteście gotowi, zmotywowani, pewni siebie. Energia Was rozpiera i chcecie działać. Więc tutaj jakby to już jest za Wami. Na czym macie się skupić w kwietniu? Król mieczy. Podejmować mądre decyzje. Ważne rozmowy, ważne negocjacje. Te koziorożce, które szukają pracy, idźcie na rozmowę.
bardzo dobrze zostaniecie odebrani. Tutaj ci, którzy się uczą, studiują, tak, arcykapłanka o tym mówi, kończą jakieś kursy, szkolenia, staracie się o jakieś uprawnienia, dyplomy, licencje, jak najbardziej przystępujcie do egzaminów, bo z tego co widzę, no, zakończycie je bardzo pozytywnym wynikiem, uda się tutaj osiągnąć jakieś uprawnienia, więc warto. Nie rezygnujcie, nie wycofujcie się. Macie tą wiedzę, jesteście przygotowani. Będziecie wiedzieli, co robić. I myślę, że tutaj powinniście się skupić na planowaniu, na podejmowaniu decyzji, na ocenie sytuacji, na konsultacjach, rozmowach, dojrzałych przemyśleniach na temat swoich spraw zawodowych, tak? Król Mieczy mówi o tym, że pracodawca może docenić Was za efekty Waszej pracy, za to, że jesteście lojalni, punktualni, sumienni, jesteście świetnym pracownikiem, że cały czas chcecie się uczyć, doświadczać, rozwijać i jesteście bardzo ambitni, pracowici. Więc tutaj mogą być jakieś nawet publiczne wyróżnienia przed całym zespołem, pochwały i jakaś premia za to, że po prostu koziorożec tak się wykazuje, udziela w pracy. Te koziorożce, które starają się o przedłużenie umowy, kontraktu na jakichś stanowiskach w służbie zdrowia bądź w edukacji, jak najbardziej tak, więc składajcie podania, piszcie CV, idźcie na konsultacje, rozmowy, bo na pewno Wasza oferta zostanie pozytywnie rozpatrzona. Te koziorożce, które są już w wieku emerytalnym, starają się o rentę, świadczenie jakieś socjalne, emeryturę. Jeżeli złożycie dokumenty w kwietniu, w maju, no, będzie Wam przyznane to świadczenie i jakieś pieniążki, które ułatwią życie. Niektóre koziorożce oczywiście jeszcze sobie pracują do emeryturki tam, czy do renty, tak? Nie wycofują się z życia zawodowego, ale wiadomo, te wypracowane pieniążki, chociaż czasami niewielkie, ale no, zawsze pomogą jakoś finansowo w życiu codziennym. Z jaką energią przechodzicie do miesiąca maja? Dwie buławy. Dwie buławy to jest dalsze planowanie. Naprawdę tutaj koziorożec, no, przy tym królu mieczy bardzo, bardzo rozważnie zastanawia się, bo król mieczy nie powinien się mylić. To jest jak sędzia. On musi być obiektywny, sprawiedliwy, mieć na tyle wystarczającą wiedzę, żeby podjąć słuszną decyzję. Tu nie ma mowy o błędzie, więc tutaj koziorożec coś bardzo skrupulatnie analizuje. Oczywiście te koziorożce, które ukończyły tutaj jakieś szkolenia, będą się zastanawiać, co dalej, jaką drogę wybrać zawodową, z kim współpracować. Mogą też pojawić się jakieś dwie propozycje współpracy, niewykluczona współpraca na zasadzie spółki, prowadzenia razem z partnerem, partnerką biznesową jakiegoś biznesu. Co w maju? As kielichów pomalutku przechodzi sobie do przeszłości, więc tutaj wszystko pięknie się układa po myśli koziorożca. As kielichów i as buław razem, no, czyli piękne szanse na rozwój zawodowy, na wykorzystanie swoich talentów, na spełnienie. Pojawią się właśnie jakieś prezenty, jakieś nagrody, jakieś szanse. Poczucie spokoju, poczucie dowartościowania, że jestem na właściwej drodze, że robię to, co lubię, że naprawdę szczęście mi teraz sprzyja, więc będziecie to po prostu wykorzystywać. Na czym macie się skupić? Rydwan, czyli tutaj, proszę bardzo, działać szybko, możliwe jakieś wyjazdy, możliwe jakieś podróże, samochód służbowy, być może praca jako kierowca, osoba, która często podróżuje, gdzieś jest w ruchu, dojeżdża. Osoba, która bardzo szybko osiąga sukces i jest to zauważalne, jest to bardzo doceniane. Tutaj kolejne mogą być jakieś wyróżnienia, zwłaszcza artyści, no bądź osoby naprawdę ambitne, pracowite, które dążą do tego sukcesu i ciężko na to pracują.
pokonanie jakichś spraw, więc tutaj jeżeli wygranie jakichś spraw, taka kontrola nad wszystkim, co się dzieje w moim życiu, tak? Duża radość, spełnienie, zadowolenie, przychylność osób, z którymi współpracuję. Tutaj mogły być jakieś też sprawy urzędowe bądź sądowe, które pozytywnie dla Was się, kochani, zakończą. Natomiast rydwan, mieć wszystko pod kontrolą i trzymać się obranego kursu, tak? Tego, który sobie tutaj zaplanowaliście, żeby znowuż ktoś nie mieszał Wam w głowie i odwodził Was od Waszego pomysłu. Pamiętajcie, intuicja, więc jeżeli coś Wam wewnętrznie mówi, że powinieneś zrobić tak, a nie inaczej, rób to, koziorożcu. Bo Twój głos jest teraz najważniejszy. Działaj i sam, tak jak powiedziałam, wyznaczaj kierunki, którymi będziesz dalej podążać. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc czerwiec? Karta śmierci i ósemka buław, czyli zmiany, 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 jeszcze raz zmiany, bardzo pozytywne, bardzo korzystne. Nowe pomysły, nowe kontakty, jakaś ważna wiadomość, na którą czekacie i która też być może wiele zmieni. Odezwie się do Was Skorpion, z którym być może będziecie współpracować, z którym być może dawno się nie widzieliście, ale ta wizyta, to spotkanie, ta rozmowa bardzo Was ucieszy. Inspiracje, no i ogólnie wejdziecie w miesiąc czerwiec z taką pozytywną energią. Tacy rozkręceni, rozpaleni, zmotywowani do działania, którzy chcą jeszcze więcej, bo wiecie, jak to działa. Jeżeli odniesiemy jakiś sukces i to zostanie docenione, ktoś nas pochwali, pogratuluje nam, że dobra robota, że naprawdę świetnie się sprawdziliście w jakimś projekcie, w jakiejś inwestycji, no w jakichś zadaniach Wam powierzonych, no to wiadomo, że człowiek jest tak szczęśliwy, że chce jeszcze więcej, tak? Chce pokazać, że jeszcze może osiągnąć sporo więcej niż do tej pory. Jest dowartościowany, inaczej na wszystko patrzy, chce mu się przede wszystkim, do tego profity jakieś finansowe, no to są takie zachęty, które no głupiec by tylko z tego nie skorzystał. Tak bardzo nas to motywuje i dopinguje do dalszego działania. Gdzie spełniamy się zawodowo, robiąc to, co lubimy, no i jeszcze właśnie z dobrym nastawieniem, gdzie czujemy się docenieni i ważni dla kogoś, dla kogo pracujemy. Więc tutaj jakieś, kochani, korzystne zmiany. Kończą się problemy, bo karta śmierci jest to karta przeobrażenia, transformacji. Koniec i początek jednocześnie. Jakaś zmiana, jakaś przemiana, odnowa Was samych bądź Waszej sytuacji i uwolnienie się od dawnych jakichś problemów, od jakichś struktur, które być może uświadomicie sobie, że nie działały i nie warto iść takim tokiem myślenia. Znajdziecie jakieś nowe sposoby na zadowolenie z pracy. Będziecie już nowymi jakby ludźmi, którzy wiedzą, jak działać, poznali jakąś taktykę i no nie chcą wracać do tego, co było. Będą się kierować tutaj swoją intuicją i spełniać tak, jak sobie to zaplanowali. Dobrze. Mogły wyniknąć jakieś małe trudności pod koniec maja, ale sobie świetnie z tym poradzicie. Dlaczego? Bo mamy tutaj siódemkę buław w czerwcu, która przechodzi do przeszłości, więc cokolwiek by ktoś coś mówił, w jakiś sposób Was oceniał, tutaj nie mówię o środowisko zawodowe, ale na przykład znajomi, przyjaciele, ktoś Wam próbował doradzać, jeszcze raz się powtórzę, trzymajcie się swoich zasad, trzymajcie się wyznaczonych tras, którymi chcecie podążać. Brońcie swojej przestrzeni. Dla mnie siódemka buław to nie tylko radzenie sobie z jakimiś trudnościami i mimo, że coś tam się dzieje, ja i tak widzę ten cel i nie rezygnuję z niego, ale też stwarzanie właśnie dystansu, pilnowanie swojej przestrzeni, żeby nikt mi nie wszedł na głowę, żeby za bardzo nie wykorzystywał tutaj, bo jak zobaczy, że jestem taki doskonały fachowiec, osoba sumienna, pracowita, punktualna, która szybko organizuje wszystko i na czas jakieś terminów pilnuje, to ktoś może później zacząć to wykorzystywać. Po prostu przypnie Wam łatkę, że Wy zawsze musicie, że Wy zawsze jesteście numer jeden, a
Może być tak, że no nieraz tam będzie jakaś sytuacja, gdzie nie uda się no tak ambitnie tutaj i priorytetowo coś załatwić, więc tutaj też trzymajcie taki dystans, nie pozwólcie sobie wejść na głowę, brońcie swojej przestrzeni osobistej. No i co? Przede wszystkim uważajcie na to, żeby nie spoufalać się w zespole zawodowym, tak? Takie przejście na ty, pozwolenie sobie na jakieś takie koleżeństwo, ale no właśnie przekroczenie tych pewnych granic, gdzie powinny one być jasno zaznaczone, powoduje później, że ciężko nam się z tego wycofać i ktoś więcej od nas oczekuje niż no powinno być, prawda? Więc tutaj no ta siódemka buław też jest taka ochrona przed tym, żeby ktoś no nie myślał, że jeżeli wy tutaj jesteście tak zorganizowani i możecie dużo zrobić, że cały czas będziecie tak pracować, żeby ktoś po prostu nie wszedł wam na głowę. Dobrze, moi kochani, na czym macie się skupić w czerwcu? Rycerz buław, proszę bardzo. Rycerz buław, ambitny, pracowity. Ktoś może was odwiedzić, to może być baran, lew bądź strzelec, tak jak tutaj karty pokazują, jakieś prezenty, niespodzianki. No na pewno wyjazdy, więc praca w ruchu, być może jakiś wyjazd biznesowy, być może delegacja. Ale to jest cały czas taka praca zdyscyplinowana, chęć osiągnięcia jeszcze więcej, więc tutaj widzę takie aspiracje zawodowe. Są dostateczne. Na koniec czerwca myślę, że już zamykacie jakieś stare historie. Wreszcie wiecie, na czym stoicie, wiecie, co chcecie robić. Pojawiają się korzystne jakieś sytuacje, korzystne zmiany. I co jeszcze? Ogólna taka poprawa w życiu. Zamknięcie jakichś starych spraw. Wchodzicie jakby w nowy cykl. Szanse na wykorzystanie też bądź ruszenie projektów, które kiedyś chcieliście zrealizować, a być może teraz no kiedyś nie było to możliwe, a teraz jest szansa na to, żeby się tego podjąć. Jakieś pomysły. Kontakty zawodowe z przeszłości, więc tutaj no mówię, jakiś lew, strzelec bądź baran, rak, ktoś może się do was odezwać i chcieć nawiązać współpracę bądź zaprosić was do współpracy. No, będzie szansa na to, żeby właśnie wrócić do jakiegoś tematu, który nie był konkretnie zakończony bądź nie było takiej możliwości, a teraz koziorożec taką możliwość będzie miał. Ukończenie wszelkich kursów, certyfikatów, udana jakaś podróż, być może plany wyjazdu za granicę, które kiedyś no, były tylko planami, a teraz być może uda się to zrealizować, zwłaszcza te koziorożce, które w tym drugim kwartale zdobędą jakieś nowe umiejętności, uprawnienia, jakieś kwalifikacje, papiery, które po prostu otwierają wam te drzwi do kariery. Bo wiadomo, no mamy, im więcej mamy papierków w CV, tak, dyplomy, świadectwa, jakieś licencjaty, jakieś właśnie papiery potwierdzające nasze zdobyte umiejętności, tym no, lepsze oferty pracy, tak? Możemy wybierać i przebierać i to nie to, że jesteśmy na czyjejś łasce, tylko to my dyktujemy warunki, czy chcemy współpracować z daną osobą, czy nie. Więc tutaj myślę, że koziorożec wiele osiągnie, więc kujcie żelazo, póki gorące. Tylko poważnie sobie wszystko to zaplanujcie, kochani, w kwietniu, a później szybko działajcie, ruszajcie, bo naprawdę to będzie szło jak lawina. Sukces za sukcesem, będziecie się spełniać, realizować, podróżować. No i dążyć do tego króla, tak, żeby zbudować jakieś swoje własne imperium, jeżeli macie własną firmę, bądź po prostu macie jakieś marzenia o określonym stanowisku i to jest wszystko możliwe do zrealizowania. Trzeba po prostu tylko trzymać się obranego kursu. Dobrze, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Zobaczmy teraz, co w uczuciach. Ta dziesiątka kielichów, karta sukcesu, szczęścia, spełnienia, więc bardzo się cieszę, że taka piękna energia wam towarzyszy. Zobaczymy, czy w miłości też będzie tak kolorowo. Najpierw wybierzemy kartę patronkę. Pokażcie mi karty
jaka będzie energia patronująca dla koziorożca na kwiecień, maj, czerwiec. Miłość i uczucia. Kwiecień, maj, czerwiec. Miłość i uczucia. Kwiecień, maj, czerwiec. Miłość i uczucia. Dla koziorożca. Jaka to będzie karta patronka? Głupiec. No, u niektórych temat dzieci, u niektórych nowy początek, zaczynamy wszystko od zera, ale to może też świadczyć o tym, że na przykład, no, przestajecie być panienką, kawalerem i jesteście mężem, żoną, czyli nowy etap w życiu, tak? Nowa wędrówka, nowa przygoda, podróże. No zobaczymy, co karty pokażą, bo głupiec, no tak jak sama karta tutaj wskazuje, żeby głupot nie robić i nie być naiwnym, lekkomyślnym, tylko nie ryzykować, tak? Nie podejmować ryzyka i przemyśleć każdą decyzję. Głupiec to też niedojrzałość do prawdziwego związku, więc zobaczymy, no, co karty pokażą. Może faktycznie to nie jest osoba dla Was, bo Wy się staracie, a ona jeszcze chce się bawić, jeszcze chce szaleć, jeszcze potrzebuje na to czasu. Dobrze, zobaczmy, co nam karty pokażą i zaczynamy od kwietnia. Miłość, uczucia dla koziorożca. Kwiecień. Trzy kielichy. I dalej kwiecień. Królowa mieczy. I ostatnia karta. Wisielec. No właśnie, tutaj naprawdę, zobaczcie, w sprawach zawodowo-finansowych mieliście króla w kwietniu, tak, na czym macie się skupić, a tutaj w uczuciach królową, królewska para. Czyli co? Podejmowanie właściwych decyzji, planowanie, rozeznanie, ocenianie mojej sytuacji, analizowanie jej, odkrywanie prawdy, ważne rozmowy, rozstrzygnięcia. No, będzie się działo. Zobaczymy. Koziorożec być może wreszcie będzie decydował po swojemu. Co w maju? Maj. Miłość i uczucia dla koziorożca. Cztery miecze. I dalej maj, as kielichów, i ostatnia karta na maj, księżyc. Czerwiec, dwa miecze. I dalej czerwiec, siedem buław, i ostatnia karta na czerwiec, mag. W tle czytania dziewięć mieczy, no właśnie. Oj, mój koziorożcu, co tak Cię stresuje? Czym Ty się martwisz? Bądź może masz jakieś wyrzuty sumienia. Bądź ktoś ma wyrzuty sumienia. Tradycyjnie przeszłość, teraźniejszość, na czym się skupić i z jaką energią wchodzicie do kolejnego miesiąca. Trzy kielichy. Trzy kielichy. Świętowanie, dobra zabawa, rozrywkowy tryb życia. No, to co ten głupiec pokazuje, tak? Pytanie, koziorożcu, czy ta karta dotyczy Ciebie? Że naprawdę, no... Byłeś na krawędzi, ryzykowałeś dużo, może był jakiś trójkącik, może jakieś romanse, może dobra zabawa, alkohol, imprezy i po prostu cały czas towarzystwo, przyjaciele. A zaniedbywałeś relacje, bo zacznijmy od stałych relacji, tak? Od małżeństw i partnerstw.
ważne rozmowy w kwietniu i tutaj podejmiesz jakąś ważną decyzję, koziorożcu. I będziesz surowy w tej ocenie, myślę, że sam siebie ocenisz. Po tej rozmowie, po przyznaniu się być może do jakiejś prawdy, wyjawieniu jakiejś informacji, może ktoś Was oceni, choć tutaj na przykład o osobę spod znaku wagi, wodnika bądź bliźniąt, może to jest Wasza żona, może partnerka, może partner, mąż, ale jakieś tutaj będą poruszane pewne tematy. Może być też tak, że wkroczy już rodzina, mama bądź teściowa, no której Wasze zachowanie bądź zachowanie Waszej drugiej połówki no nie odpowiada, może ona Wam tutaj coś doradzi, może zainterweniuje, może powie, że tak dalej nie może być, no bo nie może być tak, że jedna osoba zajmuje się domem, dziećmi, a druga ciągle gdzieś bryluje, beztrosko sobie bawi się, no i w ogóle nie ma poczucia jakiejś odpowiedzialności, tak? Nie ma umiaru i no, czuje się cały czas jak osoba wolna, tak? Więc tutaj być może jakieś sprawy będą poruszane. Z jaką energią wejdziecie w miesiąc maj? Wisielec. Zastanawianie się. Planowanie, zastanawianie się. Rozważanie być może tych słów, które usłyszeliście. Może faktycznie do tej pory Wasz świat stał na głowie, a teraz no, trzeba zejść na ziemię i spojrzeć realnie na to, co się dookoła Was dzieje. Jakiś może być kryzys, mogą być jakieś ciche dni. No, jakiś po prostu zastój między Wami, tak? Może to jest potrzebne, żeby jedna i druga strona troszeczkę odetchnęła i po prostu przemyślała sobie, czego Wy tak naprawdę oczekujecie od tej relacji. Czy Wy chcecie być razem? Czy Wy się jeszcze kochacie? Czy jesteście ze sobą z przyzwyczajenia, z rutyny, z jakiegoś poczucia obowiązku i tak naprawdę nie jesteście ze sobą szczęśliwi, no ale jesteście, no bo tak Wam jest po prostu dobrze. Więc tutaj naprawdę koziorożec będzie bardzo, bardzo skrupulatnie i dojrzale, wydaje mi się, wszystko oceniał, analizował i podejmował decyzje. Po tym okresie, bo jaka energia przemija w maju? Cztery miecze. Czyli zatrzymałem się, odpocząłem, przemyślałem w samotności, zdystansowałem się być może tutaj do jakichś właśnie uciech. I coś tutaj koziorożec zrozumie. Dlatego, że wydaje mi się, że uda się naprawić związek, uda się coś wybaczyć, zaleczyć i po okresie jakiegoś takiego dystansu bycia jakby od siebie, no jesteście razem, ale wiadomo, no, brak czułości, brak bliskości, zimna sypialnia, powrócą tutaj naprawdę dobre relacje. Bo jeżeli to Ty przeskrobałeś coś, koziorożcu, to ta druga strona Ci wybaczy, da Ci kolejną szansę, bo Cię kocha. Natomiast jeżeli ta osoba, z którą jesteś, koziorożcu, no to zaryzykujesz, tak? Też sobie to wszystko przemyślisz, dasz kolejną szansę, mimo że będziesz leczył jakieś rany tutaj, być może po jakichś zdradach, ale dasz szansę, zaczniecie mówić przede wszystkim o uczuciach. Na czym macie się skupić? As kielichów, żeby wykorzystać szansę, żeby odbudować uczucia, żeby te więzi, żeby zbliżyć się do siebie, żeby móc odbudować zaufanie, polegać na sobie, więcej spędzać ze sobą czasu, otoczyć się romantyzmem, mówić o uczuciach, o emocjach, nie ukrywać ich. Dobre też jakieś wiadomości tutaj, wsparcie przyjaciół, wyjść gdzieś razem, cieszyć się, bawić. Więc tutaj no warto podreperować tą sferę emocjonalną. Z tym księżycem wchodzicie w miesiąc czerwiec, więc cały czas koziorożec, ogólnie koziorożec ma problem z mówieniem o swoich uczuciach, tak? On to tak tyle ma tych warstw, jak Szrek mówił o tych swoich warstwach, tak? Że jest jak cebula, no, żeby się tam do środka dostać, to trzeba tyle jej naobierać. I ten księżyc to jest takie jednak no gdzieś tam upychanie w sobie tego. Nie wiem, czy Wy sami siebie oszukujecie, czy
chcecie widzieć, że jest dobrze, a nie jest dobrze, bo znowuż jakieś przekłamanie tutaj się wkrada, no że albo wy wierzycie komuś, kto wam pięknie coś mówi, słodzi i no zakłada te różowe okulary i wy w tym tkwicie i to nie jest szczere, to jest no oszukiwanie samego siebie, bądź wy będziecie tutaj dalej no ukrywać coś, tak, nie do końca zdradzać się. Działajcie instynktownie, natomiast tutaj jest problem z wyrażaniem siebie. No tak mi się wydaje, jest ta dwójka mieczy, czyli jakieś blokady, problem z przełamaniem się samemu w sobie, tak? No ta strona emocjonalna, księżyc to jest takie właśnie, takie dwie strony naszej jakby osobowości, że jedna coś chce, tutaj też jakiś rak, ryba mogą mieć coś wspólnego z tym wszystkim. Dobrze, moi kochani, na pewno temat ciąży będzie poruszany i niektórych ciąża może zaskoczyć właśnie w maju, więc no, jeżeli planujecie, to cieszę się, gratuluję, ale jeżeli no nie, to wiecie co robić, jesteśmy dorośli i każdy wie, jak się zabezpieczać. Jakiś smutek, kochany koziorożcu, no coś cię gnębi, boisz się, żeby ktoś to dotknął, no to jest tak dla ciebie jakoś prywatne, intymne. Wydaje mi się, że tutaj trafiłam na jakieś koziorożce, które, no nie wiem, czułyby się jakoś poniżone, jakby zaczęły mówić o swoich wewnętrznych jakichś rozterkach, uczuciach, że coś by sobie, czegoś by sobie ujęły. No nie. Trzeba wyrażać siebie. I też ślepo się nie dostosowywać na zasadzie, no jest mi dobrze jak jest, żeby nie wracać znowuż, nie zataczać koła, tak? Że tutaj niby była rozmowa, coś sobie wyjaśniliście, ale dobrze troszeczkę było i znowuż wracacie do tych standardów, do tych właśnie jakichś nawyków, które były wcześniej. Bo tak wam jest bezpieczniej, bo tak czujecie się skryci, tajemniczy, nikt was nie zdemaskuje. Z energią, jaka energia przechodzi w czerwcu do przeszłości? Dwa miecze. Więc tutaj, jeżeli gryzł was jakiś problem, ewentualnie udawaliście, że nie widzicie problemu, unikaliście jakichś tematów, nie chcieliście ich poruszać, bądź po prostu nie mieliście wiedzy, bądź czekaliście tutaj na jakieś informacje, tak, wydaje mi się, że tu zaczniecie walczyć troszeczkę o siebie i nie wiem, albo ktoś o was zabiega, albo wy zabiegacie, staracie się zmierzyć z jakimiś swoimi problemami. Tutaj mogą być też jakieś problemy z alkoholem. Nie wiem, czy to u ciebie, koziorożcu, czy osoby, z którą tworzysz relacje, ale staracie się walczyć o ten związek, tak? Więc tutaj ryzykujecie. Ale od nowa, na nowych zasadach, mamy dalej maga i tak jakby właśnie koziorożec przejmował stery. Wpływał na to wszystko, co się dzieje. Nauczony jakimiś doświadczeniami chce dać sobie szansę od początku, ale na jego zasadach. Będziecie przekonywujący, będziecie tutaj udowadniać, że potraficie, że cały czas się uczycie, że wyciągacie wnioski. Taka ogromna też determinacja i pewność siebie będzie dawać świetne efekty. Coś sobie postanowicie i będziecie chcieli to po prostu realizować. Pewność siebie, dyplomacja, kontrolowanie, wpływanie na to, co się dzieje w moim związku. No bez oczywiście manipulacji tutaj, no może być taka sytuacja, że jesteście z osobą, która tak umiejętnie wami manipuluje, tak wam nawija makaron na uszy, takie wam bzdury mówi i tak was zapewnia, że wy w to wszystko wierzycie. To jest kłamstwo, to jest no lukrowanie tego, w czym jesteście, zakładanie różowych okularów, tak? Jakaś fantazja, jakaś po prostu intryga, którą ktoś knuje względem was, żeby tylko was na siłę zatrzymać. Poprzez wyrażanie uczuć i emocji, więc też uważajcie tutaj na takie pułapki. Bo później wy macie jakieś wyrzuty sumienia, wy nie śpicie po nocach, wy tęsknicie, martwicie się, tak? A ktoś
W ogóle spływa to po nim jak po kaczce, bez niedojrzały. Bawi się waszymi uczuciami, bo nie umie być może być sam. I wy mu jesteście potrzebni, żeby wypełnić jakąś lukę emocjonalną w jego życiu. Albo po to, żeby posprzątać mieszkanie, zrobić zakupy, wyjść z psem. Więc tutaj też zwróćcie na to uwagę, moi kochane koziorożce. Te pary, które myślą o separacji bądź rozwodzie, i tu może być jakiś kryzys, myślę, że zdecydują się na terapię, natomiast no niby to było wszystko uzgodnione, ale ktoś tu będzie próbował coś wykręcać się, więc musicie tutaj sprawę jasno postawić. I wreszcie przemówić, koziorożce, wy musicie dobitnie zakreślić swoje stanowisko. Jak wy to widzicie i czego wy oczekujecie od tej relacji? Że ma być tak, jak wy chcecie, że nie możecie być pomijani bądź traktowani jako, nie wiem, no, dodatek do czyjegoś życia. Musi być tu równowaga, partnerstwo. I przede wszystkim nie pozwólcie, żeby ktoś manipulował emocjami, bo tutaj, no, tak by to wyglądało, że jeżeli koziorożec już powie, że koniec, dosyć, chcę rozwodu, bądź rozstajemy się, bo ja tego nie widzę, to ta osoba nagle się zmienia i po prostu tak wpływa na wasze emocje. Płacze, no, robi jakieś sceny, tak? Manipuluje i walczy, no, SMS-ami, telefonami, wydzwania, tak? Nagle staje się czuła, nagle was widzi w tej relacji, po prostu robi wszystko, żeby znowuż was zdobyć, a później jak już ucichnie, emocje opadną, kurz też, to robi swoje. I obiecuje poprawę, a i tak robi swoje. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę, kochani, żebyście później nie żałowali, bo widzę, że się męczycie. Może być też taka sytuacja, że ktoś jest agresywny po alkoholu i wy po prostu się boicie być z taką osobą. I ta osoba być może przeszła już jedną terapię. Może być tak, że ukradkiem znowuż pije, oszukuje was i wy nie wiecie, co dalej z tym zrobić, ale no dalej chcecie walczyć o ten związek. Ze względu może na dzieci, ze względu może na to, że faktycznie kochacie tą osobę. Ale nie możecie żyć w stresie i wyrzucać sobie czegoś. Bo może być tak, że za jakiś czas usiądziecie i pomyślicie, po co mi to było. Będziecie po prostu żałować. Żałować swojej energii, zmarnowanego czasu, lat. Dla kogoś, który w ogóle tego nie docenia. Bo wydaje mi się, że tu stoi jakiś koziorożec na głowie, dosłownie. Dwoi się i troi, żeby pomóc, żeby jakoś coś wyprostować, żeby wyjaśnić, żeby naprawić w tej relacji. A ta osoba jest takim lekko duchem i po prostu no, w ogóle się tym nie przejmuje, w ogóle tego nie docenia. Jakaś niedojrzałość tutaj w tej relacji jest. Dobrze, co u samotnych koziorożców? Kochani, no w kwietniu wydaje mi się, że nic się nie wydarzy. Uważajcie na matkę, bo może wam tutaj, nie wiem, matka, siostra, ktoś może się mądrować i tutaj decydować o waszym życiu. Czasami tak jest. Ale czy ktoś się pojawi? No wydaje mi się, że ktoś tutaj o was zabiega. To może być rak, to może być ryba. Ale czy wy tak naprawdę chcecie wchodzić w jakąś relację? Może być też tak, że niektóre koziorożce skrycie kochają się w kimś, ale nie mają odwagi, żeby jeszcze tutaj zainicjować coś. Te koziorożce, które rozstały się z partnerem bądź być partnerką, bo tu wykryły romans, była jakaś zdrada, podjęły decyzję o rozwodzie, jeszcze leczą rany po tym, jeszcze muszą dojść do równowagi. Ale chciałyby się zakochać, chciałyby znaleźć osobę, która po prostu no, będzie tą połówką na dobre i na złe, która otoczy ich miłością, bezpieczeństwem, spokojem, przy której odetchną i będą mogły sobie szczęśliwie żyć. Tęsknicie za takim uczuciem. Może już ktoś tutaj się pojawia, ale jeszcze coś jest nieprzepracowane, jeszcze koziorożec gdzieś tam no, nie ma odwagi, żeby odkryć się ze swoimi uczuciami. Tutaj też może być właśnie taka sytuacja, że w kimś się podkochujecie, ale jakoś może ktoś z towarzystwa, z którym często spędzacie czas, bawicie się, gdzieś tam sobie wychodzicie, traktujecie to, ta osoba traktuje was jako koleżankę, kolegę, przyjaciela, przyjaciółkę, a wy czujecie coś więcej. Tylko nie macie odwagi odkryć się ze swoimi uczuciami. Tęsknicie za tą osobą, marzycie o niej, jest wam smutno,
że ona być może nie dostrzega Waszych sygnałów, ale no jest jakaś blokada, musicie się przełamać sobie, porozmawiać, zawalczyć, nabrać pewności siebie. Ta pewność siebie przyjdzie pod koniec czerwca i tutaj nie wiem, nawet może skorzystacie z jakiegoś doradztwa. Są jakieś warsztaty, kursy, gdzie można pracować nad swoją samooceną, swoją właśnie pewnością siebie, hartować swojego ducha. Zwłaszcza po jakichś trudnych przeżyciach, gdzie być może no, niektóre koziorożce no, miały jakiś ze sobą trudny związek, tak? No boicie się, że być może się powtórzy to, co kiedyś było. Może być też taka sytuacja, że Wy sami odwlekacie tutaj jakieś okazje ku temu, żeby kogoś poznać. Jeżeli wyjeżdżacie na majówkę, na wypoczynek, świetnie spędzicie go w gronie najbliższych przyjaciół bądź rodziny, ale tam może być też jakaś osoba, no, do której szybciej zabije serce, więc no, powiedzcie o tych uczuciach, bo tu widzę taką blokadę, no, tłumienie tego wszystkiego, no, nie zdradzanie się, tajemnica, tak? Czyli udaje, że no, mi się nie podobasz, udaje, że jesteśmy tylko znajomymi, ale no, tak maskuję tą swoją miłość, żeby czasem ta osoba się nie zorientowała, że jestem zauroczony, zafascynowany, zakochany, tak? Więc tu musicie się przełamać, zawalczcie o tą osobę, nie bójcie się. Więc tu jakieś nowe związki będą, ale jeszcze nie w kwietniu. Coś od połowy maja zacznie się dziać w życiu koziorożca. No, nie zamykajcie się na uczucia, no, otwórzcie to swoje serce. Gdzieś tam przez te warstwy ktoś się przebije. Więc tutaj, jeżeli tylko będziecie chcieli, zmotywujecie się i przełamiecie w sobie jakieś po prostu wspomnienia, jakieś stereotypy, jakieś po prostu doświadczenia, które po prostu były i trzeba się od tego odciąć, bo każdy człowiek jest inny, to, że były partner bądź partnerka nie pasowali do Was, nie układało Wam się, no, była to trudna relacja, to nie znaczy, że z nową osobą tak będzie. Dajcie sobie szansę. Więc tutaj jakieś nowe osoby, które Was oczarują. Nowa osoba, która Was oczaruje, z którą będziecie chcieli coś stworzyć nowego. I już Wam mówię, że nie bójcie się zapytać, poprosić o randkę, wyznać, przyznać się przed tą osobą, że się podoba Wam ta osoba, że chcielibyście się bliżej poznać. Bo to nie będzie odtrącone. Ta osoba ucieszy się i chętnie spróbuje. A tutaj ten głupiec pokazuje taką dziecinadę i takie właśnie, no, bawienie się w kotka i myszkę. No, taką właśnie niedojrzałość. Może musicie dojrzeć, może musicie sobie coś uświadomić, poukładać. Na spokojnie, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Nie tylko marzyć, jak ten głupiec, tylko zacząć działać. I tego Wam, kochani, życzę. Zobaczmy teraz, jaka będzie odpowiedź na Wasze pytanie. Macie teraz 15 sekund, żeby sobie pomyśleć jakieś pytanie do moich kart. Jakie jest pytanie do kart? Pomyślcie sobie o jakimś pytaniu. I już Wam zaraz mówię, jaka jest odpowiedź. Odpowiedź na Wasze pytanie to pokojowe rozwiązanie. Proszę bardzo. I już Wam czytam, o co chodzi. Wyzwania, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegną końca. Konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią. Wszyscy będą podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie do końca się z tym zgadza. Tutaj zwłaszcza jeżeli chodzi o separację czy rozwody, tak? No jeżeli trudny rozwód, coś tutaj postanowiliście zakończyć, to macie wsparcie w przyjaciołach. Tylko też oczywiście no, koziorożec w towarzystwie będzie uśmiechnięty, radosny, ale w domu no, może sobie jeszcze popłakać, może zatęsknić, może przeżywać to wszystko. No, będziecie mistrzami w maskowaniu swoich prawdziwych emocji. Wszelkie konflikty zostaną rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą, zmagania
prawne, arbitrażowe załatwianie spraw oraz konflikty z rodziną i przyjaciółmi. Bądź skłonny do przebaczenia i wykazania zrozumienia w stosunku do tych, którzy byli w błędzie. Pozwól, aby zapanował spokój, jednocześnie będąc łaskawym i pozwalając innym zachować godność. No, bardzo fajne przesłanie. Więc pokojowe rozwiązanie. Tutaj jakieś właśnie ugody. Może w sprawach rozwodowych, czyli no, oboje zrozumiecie, że na przykład nie pasowaliście do siebie i bez szarpania, bez ciągania latami po sądach, szybko rozwód za porozumieniem stron. Też tak może być, kochani. Natomiast coś nowego do Was zmierza. Wydaje mi się, że tutaj prawdziwe uczucie jeszcze przed Wami, tylko musicie przełamać się i zawalczyć o siebie. Bo jesteście na mocnej pozycji. Jesteście osobą bardzo lubianą, bardzo atrakcyjną i na pewno bez problemu znajdziecie sobie kogoś, kto to doceni i będzie z Wami na dobre i na złe. Moi drodzy, to tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego drugiego kwartału. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. No i dodatkowo odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.